Prace legendarnej ukraińskiej artystki do obejrzenia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wystawa Tygrys w Ogrodzie to pierwsza tak duża prezentacja prac Marii Prymaczenko w Polsce. Artystka urodziła się w niewielkiej wsi między Kijowem a Czarnobylem i znakomitą większość swojego życia spędziła właśnie tam. Prymaczenko mocno czerpała ze sztuki ludowej, ale robiła to na własnych zasadach. Inspirowała się legendami i tradycją ukraińską, ale jednocześnie dotykała wątków jak najbardziej współczesnych, jak sytuacja polityczna w ZSRR albo katastrofa w Czarnobylu. Wystawa Tygrys w Ogrodzie to już ostatnia ekspozycja w aktualnej siedzibie muzeum w pawilonie nad Wisłą. Prace Prymaczenko możecie oglądać do 30 czerwca.